Cześć, z tej strony Monika Osińska-Żabka. Dzisiaj chciałam zaprosić Was na kolejną recenzję chusty. Powiem Wam szczerze, że ogromnie spodobało mi się to opowiadanie o poszczególnych chustach, bo daje mi to czas dla każdej z osobna, muszę sobie te recenzje fajnie przygotować. I jak Wam o nich opowiadam, to tak trochę przynajmniej mogę się nacieszyć tymi chustami, bo niestety nie noszę, już mogę je jedynie dla Was przetestować, mogę jedynie posłuchać opinii mam, które u mnie na konsultacjach ich używają i widzę, jak te chusty pracują. Chciałabym Wam dzisiaj zaprezentować, myślę, że zupełną nowość, bo tak naprawdę chusta, którą Wam dzisiaj pokazuję, dokładnie dziś ma wypust. Ten film pewnie zobaczycie parę dni później, bo troszkę potrwa, zanim trafi on na YouTube'a, więc pewnie będzie ta chusta jeszcze w sprzedaży, więc będzie to też okazja, żeby ją kupić. To jest chusta Little Love. Oj! Chusta Little Love, Kraina Słodyczy. No i chyba wiecie, dlaczego ta chusta ma taką nazwę. Ona po prostu ma przesłodkie kolory. Ta gradacja myślę, że może być Wam już znana, ponieważ pokazywałam Wam już symfonię na tej osnowie. Symfonię w stronę słońca. Nie, Rajski Wschód Słońca. Rajski Wschód Słońca. Natomiast w ofercie jest jeszcze Pawi Ogon na tej gradacji. Jest to gradacja od żółtego przez róże, fiolety do niebieskiego. Bardzo charakterystyczne jest to, że wcześniejsze chusty, które wychodziły na tej gradacji, były z ciemnymi wątkami. Przez to ta chusta była taka bardziej głęboka, bardziej taka, powiedziałabym, ciemniejsza, bardziej tonowały się te kolory tej gradacji. Tutaj biały wątek zastosowany w tej chuście, zaraz jeszcze Wam o nim opowiem, powoduje, że ta chusta jest cudownie taka słodka, taka radosna, taka po prostu super wow. Co Wam powiem na temat wątku w tej chuście? Tutaj mamy wątek zastosowany z wiskozy bambusowej. Pierwsza chusta bambusowa, którą Wam będę opisywała i powiem Wam przy okazji o paru takich typowych właściwościach bambusa. Pierwszą najważniejszą właściwością wiskozy bambusowej jest to, że jest bardzo miękka. Ona wręcz płynie w rękach. Ma to ogromne plusy, zwłaszcza kiedy uczycie się motać, ale bywa też tak, że ta wiskoza bambusowa powoduje, że nie potraficie nad tą chustą zapanować. Więc ja nie do końca będę fanem tego, żeby się na niej zupełnie uczyć od podstaw. Chociaż jak ktoś ma odrobinę więcej samozaparcia i cierpliwości, to na pewno z tą chustą sobie poradzi. Przede wszystkim, tak jak mówię, jest bardzo miękka. Bambus ma jeszcze jedną cudną właściwość, dlatego ta chusta prawdopodobnie właśnie dlatego pojawia się na początku sezonu letniego. Bambus sprawia, że chusta wydaje nam się chłodna, że w dotyku, kiedy przytulamy ciało do tej chusty, czujemy taki bardzo przyjemny chłodek. To myślę, że możecie to też cudownie sprawdzić na wszelkich otulaczach bambusowych, czy pieluszkach bambusowych, które nawiasem mówiąc też Leny Lamp ma w swojej ofercie i w moim sklepie też wkrótce pojawią się do Waszej dyspozycji. I ta wiskoza bambusowa, która jest użyta w tej chuście, również ma takie właściwości. Ona jest po prostu cudownie chłodna. Kolejnym plusem tego, żeby tą chustę zastosować w lecie, jest splot, jaki tu jest użyty. Tu jest splot typowy serduszkowy, malutkie serduszka, zobaczcie to na zbliżeniu. Malutkie serduszka, chusta jest mega puchata, ale jedna kolejna cudowna właściwość chusty w splocie serduszkowym to jest to, że ona jest przewiewna. Więc popatrzcie, mamy chustę puchatą, więc wygodną i dla malutkich, i dla większych dzieci, a o tym jeszcze też parę słów Wam powiem. Chustę chłodną, taką sprawiającą, tak dającą efekt chłodu. Chustę przewiewną, ponieważ splot serduszkowy jest splotem bardzo przewiewnym, czyli można z czystym sumieniem powiedzieć, że to jest ideał na lato. I kochani, no myślę, że nie będę Wam jej specjalnie długo musiała zachwalać. Jak wczoraj mama zamotała w nią 3-tygodniowego maluszka, to ta chusta aż płynęła w rękach. I powiem szczerze, że mimo tego, że te chusty są objętościowo dosyć grube, bo są dosyć grube objętościowo, bo jak zerkniecie, popatrzcie, wezmę tą chustę w ręce, to jest jej w ręce dosyć sporo, nie jakoś super dużo, natomiast dosyć sporo jest jej w ręce, ale
przepięknie układa się na dziecku. To jest charakterystyka tego splotu. Ja uwielbiam serduszka właśnie dlatego, że one przepięknie się układają, one się dociągają, one nie robią, na przykład w serduszkach nie robią się zakładki tak często, jak to się ma, jak to ma miejsce na przykład w żakardach czy w splotach skośnokrzyżowych. Nie wiem, jaka jest tajemnica tego, może właśnie ta pulchność tej chusty sprawia, że ona tak właśnie pracuje i jest przez to no, taka wdzięczna również do nauki. Także mówię, wystarczy odrobina samozaparcia i nawet przez to, że ta chusta jest płynna, też może Wam to pomagać. To myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa, ale tak jak mówię, dzięki temu, że jest puchata, będziecie mogli też również fajnie, komfortowo nosić w niej starsze dzieciaki, bo po prostu robi poduszki na ramionach. Więc przeznaczenie jest bardzo szerokie, do tego włókno bambusowe, do tego gramatura no, typowa dla splotów serduszkowych. I tu jest bardzo ważne, jeżeli splot serduszkowy ma gramaturę około 260 gram, to nie jest to równoznaczne z tym, że ta sama gramatura w żakardzie będzie tak samo nosiła. Nie patrzcie na to. Sploty serduszkowe wymagają ciut mniej przędzy, w związku z tym i są luźniejsze, przede wszystkim chyba bardziej nawet to, że są luźniejsze, powodują, że mają niższe gramatury. Natomiast komfort noszenia często bywa wyższy niż w chustach na przykład 280-290 gram tkanych żakardowo. Więc zwróćcie na to uwagę, nie demonizujcie, znaczy nie gloryfikujcie, przepraszam, nie gloryfikujcie gramatury i nie dawajcie jej wszystkich zasług w nośności chusty, wręcz przeciwnie. Gramatura często nam przeszkodzi, ale o tym było już w innym filmie. Tutaj mamy 260 gram na metr kwadratowy, mamy włókno bambusowe, mamy bardzo szerokie przeznaczenie. Powiem Wam, że świetnie będzie ta chusta pracowała właśnie w wiązaniach warstwowych, nawet jak jest bardzo puchata. Także przeznaczenie naprawdę mamy bardzo duże, bardzo fajne. I jeszcze jedną rzecz zauważyłam. Bawiłam się tą chustą, przeplatając ją przez kółka i wiążąc dosyć fikuśne wiązania z lalką i muszę Wam powiedzieć, że rewelacyjnie ten splot i to włókno będą pracowały w chustach kółkowych. Więc jeżeli się zastanawiacie, co będzie fajną letnią alternatywą, jeśli chodzi o chusty kółkowe, to będę Wam polecała Little Love, Kraina Słodyczy, przepraszam, Kraina Słodyczy, bo jest to naprawdę świetna chusta na letnie kółeczka. Raz, że kolorystyka, dwa, że skład, trzy, że przewiewny splot. Także zapraszam Was serdecznie. Jeżeli chcecie tą chustę jeszcze na ten sezon, a jakimś cudem braknie jej w sklepie, piszcie do mnie, bo w Leny Lamb już się tak jakoś utarło, że rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki, a na cuda trzeba poczekać parę dni. Także do zobaczenia w następnej recenzji i jeśli macie ochotę, zapraszam Was do sklepu.